Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Bartek, jestem założycielem Humanistawki. Ze mną jest założyciel fanpage'a Rzeczpospolita Obojga Narodów, czyli Kuba. Cześć, Kuba. Cześć, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku, który jest pierwszym odcinkiem trzyodcinkowej serii Sobieski bez tajemnic, omówimy sobie historię, a także omówimy postać naszego słynnego króla Jana III Sobieskiego. Przedstawimy Wam najnowsze ustalenia historyczne co do tej postaci, a także być może obalimy niektóre mity. W dzisiejszym odcinku, czyli pierwszym odcinku całej tej serii, omówimy sobie konkretniej czasy od 1629 roku, czyli od narodzenia Jana III Sobieskiego, aż do jego koronacji. Czy chcesz coś, Kuba, dodać od siebie na sam początek? No, chciałem powitać wszystkich widzów. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj na tym dzisiejszym spotkaniu przybliżyć pewne fakty z życia Jana Sobieskiego, które były może nie do końca znane szerszej publice, no ale też trzeba wiedzieć, że od tych kilkudziesięciu lat tak naprawdę, odkąd ukazała się biografia Sobieskiego, czy to Zbigniewa Wójcika, czy jeszcze wcześniejsza Tadeusza Korzona, no dużo ustaleń poszło do przodu i też historycy dużo rzeczy ustalili takich, które się nie przebiły do powszechnej świadomości. No ja mam nadzieję, że tutaj je przybliżę i że też po tym naszym dzisiejszym spotkaniu na postać Sobieskiego będzie spojrzymy troszeczkę inaczej, bo no jest to król i w ogóle dowódca, który wymaga napisania po prostu nowej naukowej biografii, bo za dużo już rzeczy o nim wiadomo, za dużo o nim rzeczy historycy wyjaśnili. Dlatego, tak jak mówię, powtarzałem to wcześniej, teraz też to powtórzę, Sobieski wymaga napisania nowej naukowej biografii. Czyli po prostu usystematyzowanie wszystkiego po kolei, żeby wszystko zebrać razem do kupy, tak? Dokładnie, z tym, że ja to też chcę dodać od siebie, że to, co tu teraz powiem, to nie są moje, że tak powiem, ustalenia i to nie jest wynik moich badań i kwerend, bo nie jestem zawodowym historykiem. To jest wynik badań i kwerend zawodowych innych historyków. Moim zadaniem jako publicysty i popularyzatora tych ustaleń historycznych jest takie, żeby te wszystkie badania, na które historycy poświęcili tyle czasu, nie zostały gdzieś tam tylko w bibliotekach i murach akademii, tylko żeby się przedostały tutaj też do tej szerszej świadomości, prawda? Bo też to nie zawsze się historykom niestety udaje. Przypominam, forma naszych materiałów, tych materiałów wygląda tak, że ja przygotowuję wcześniej pytania, cały program, i przedstawiam pytanie naszemu gościowi i gość jako specjalista w danym zakresie po prostu omawia ten temat, a my, korzystając z naszych zasięgów, staramy się dotrzeć z tymi najnowszymi informacjami do jak najszerszego grona. Dobrze, myślę, że możemy zacząć. Pierwsze pytanie będzie dotyczyło może nawet nie samego dzieciństwa Sobieskiego, ale sytuacji Rzeczpospolitej w czasach jego młodości, czyli od mniej więcej jego narodzenia do jego lat młodzieńczych, do jego, że tak powiem, lat sprawnych. Jak wyglądała wtedy sytuacja Rzeczypospolitej i jak się do tego, że tak powiem, odnosiła postawa Sobieskiego do tego wszystkiego? No, sytuacja Rzeczpospolitej w momencie narodzin Sobieskiego wyglądała tak, był to 1629 rok, czyli ostatnie lata panowania Zygmunta III Wazy. No, kończyła się wtedy bardzo wyczerpująca wojna ze Szwecją o ujście Wisły, gdzie Szwedzi pokazali Rzeczpospolitej, że no, potrafią jej zagrozić, bo to już nie były działania w Inflantach, gdzie polska husaria gromiła wojska szwedzkie, tak jak pod Kirchholmem chociażby. No, tylko że już w wojnie ujście Wisły te zreformowane oddziały Gustawa II Adolfa potrafiły napsuć krwi koniec polskiemu. Czy też w tej wojnie zdarzały się oczywiście epizody, jak chociażby bitwa pod Trzcianem, gdzie polska armia też no, Szwedów potrafiła złoić i to dosyć ładnie. No ale no, kończyła się wówczas ta wojna. Szwedzi tam narzucili bardzo takie ciężkie warunki ekonomiczne Rzeczpospolitej, ponieważ zajęli porty pruskie, co godziło w gospodarkę Rzeczpospolitej. Na wschodzie cały czas gdzieś tam pojawiały się te najazdy tatarskie, które tak niszczyły Rzeczpospolitą i tamte wschodnie tereny przez całe jej istnienie.
Natomiast jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną, no tutaj jeszcze nie mamy oznak jakiegoś tam kryzysu, raczej parlamentaryzm Rzeczpospolitej wówczas działał sprawnie. Za Zygmunta III te sejmy jednak kończyły się uchwaleniem konstytucji, nie było jakichś, no oprócz oczywiście rokoszu Zebrzydowskiego w 1606 roku, nie było jakichś większych tam wewnętrznych sporów. Granica z Moskwą jeszcze wtedy w 1629 roku była zabezpieczona, ona uderzyła dopiero w 1632, kiedy Zygmunt III umarł, no to wtedy car sobie wymyślił, że odbije Smoleńsk, który Zygmunt III zdobył w roku 1618 w wyniku rozejmu w Dywilinie, no właściwie to w 1619. Zaś co do samych Sobieskich, Sobiescy no to był ród koronny, no ale to nie był taki ród pokroju, nie wiem, Lubomirskich, Potockich czy Firlejów. No, nie był to czołowy ród na pewno korony. Oni, ich gniazda rodowe, oni pieczętowali się, że byli z Sobieszyna. Ich gniazdo rodowe no to jest województwo lubelskie, no ale później też związali się z tymi ziemiami dzisiejszej Ukrainy Zachodniej. Czyli województwo ruskie, ówczesne, okolice Lwowa, na przykład jedną z ulubionych posiadłości Jana III i tam, gdzie odbywał wszelakie ważne narady wojenne, był chociażby Jaworów, prawda, nieopodal Lwowa i Tarnopola. Zaś co do samych jeszcze Sobieskich wracając, no tutaj mam taki ciekawy fragment Jana III, który pisał Jan III, który teraz zacytuję. Bo kiedy Sobieski pisał rodowód swojego rodu, to on nie wspominał o swoich jakichś tam przodkach wcześniejszych, tylko zaczął od swojego dziada, Marka Sobieskiego, i napisał o nim tak. Jednego tylko wspomnę, dziada mego Marka Sobieskiego, wojewodę lubelskiego, który taką u króla Stefana, czyli Batorego, miał reputację, że to nieraz mawiał i wspominał, w sensie król, że gdyby mu przyszło stawić całe Królestwo Polskie o jeden pojedynek, nie wybrałby na to nikogo innego, tylko jednego Marka Sobieskiego. No więc sam Sobieski świetność swojego rodu, czy tam początki świetności swojego rodu datował od jego dziada, od Marka, który rzeczywiście na dworze króla Stefana Batorego robił dużą karierę, też brał udział w wojnach batoriańskich. Natomiast prawdziwym twórcą podwaliny pod potęgę rodów Sobieskich, no to już był ojciec Sobieskiego, czyli Jakub Sobieski. No Jakub Sobieski był na pewno postacią nieprzeciętną, bo to był po pierwsze niezły żołnierz, rotmistrz królewski, który bił się no chyba we wszystkich praktycznie wojnach, jakie były prowadzone za Zygmunta III Wazy. Bo bił się i pod Chocimiem, brał udział w wyprawie królewicza Władysława na Moskwę w 1617-18 roku, więc tam zdobywał doświadczenia wojenne, brał udział w walkach z Tatarami, ze Szwedami, no ale też oprócz tego, że Jakub Sobieski był bardzo dobrym żołnierzem, no to był też wybitnym na pewno parlamentarzystą, tak? Był jednym z najwybitniejszych polityków tamtego okresu, był czterokrotnie wybierany marszałkiem Sejmu. Brał udział w negocjacjach ze Szwedami w 1635 roku w Sztumsdorfie, które to negocjacje miały potwierdzić ustalenia rozejmowe z Altmarku właśnie 1629 roku. Więc Władysław IV i Zygmunt III bardzo cenili Jakuba Sobieskiego. On też był bardzo dobrze wykształcony. Można powiedzieć, że po prostu Sobieski, no Jan Sobieski się wywodzi po prostu z bardzo dobrej rodziny, z dużymi tradycjami wojskowymi. Tak, niewątpliwie. I tak dalej. No to można było, że widzieliśmy to chociażby na przykładzie wyprawienia się Jana oraz jego brata w podróż po całej Europie, którą zasponsorował przecież jego ojciec, prawda? Tak, no to było, to zaraz do tego dojdziemy. To było bardzo popularne wśród rodzin magnackich, że te dzieci podróżowały po całej Europie, bo no, robili tak wszyscy w Rzeczpospolitej, co byli bogatsi. No może były też przypadki no, bardziej ubogiej szlachty, no, ja mam na przykład Czarnieckich, że mieli 12 dzieci, więc dla nich były dwie drogi, albo sutanna, albo droga wojskowa, prawda? Natomiast takie rodziny jak Sobiescy, no to już mogły sobie pozwolić na taką edukację. Natomiast Jakub Sobieski, tak jak mówię, odebrał
mam bardzo staranne wykształcenie. Co ciekawe, gdzieś wyczytałem, że on był świadkiem zamachu na Henryka IV, kiedy przebywał w Paryżu, kiedy Henryka IV zadźgał nożem François Ravillac, to był taki fanatyk religijny i podobno Sobieski był tego świadkiem, w sensie Jakub Sobieski. Natomiast mówiąc o Sobieskich, to trzeba też wspomnieć o rodzinie Pokądzieli Sobieskiego, bo tu też jest bardzo ważne. Żoną Jakuba Sobieskiego była Teresa Zdaniłowiczów, która z kolei była wnuczką samego Stanisława Żółkiewskiego, prawda? No, kto interesuje się choć trochę historią Polski, wie, kim był Stanisław Żółkiewski, był to hetman wielki koronny, autor zwycięstwa pod Kuszynem i też mniej więcej każdy wie, w jakich okolicznościach Żółkiewski zginął. Stało się to w 1620 roku podczas odwrotu spod Cecory na stepach pod Mohylewem Podolskim, jeszcze po mołdawskiej stronie wówczas. No, Żółkiewski zginął z rąk Tatarów. Jego ciało później sprowadzono do Rzeczpospolitej i pochowano je w rodzinnej Żukwi. No i też na krypcie rodzinnej, tam gdzie leżał hetman, wyryto cytat z Iliady: z kości naszych narodzi się mściciel, prawda? Więc od strony matki... I spełniło się. No i to się spełniło, tak, to się oczywiście spełniło. No i też to wychowanie Sobieskiego w duchu patriotycznym, w duchu kultu swego pradziada Stanisława Żółkiewskiego, to też miało na pewno wpływ i na niego, w sensie na Jana, i na jego brata Marka Sobieskiego, bo też matka bardzo dbała o to, żeby ten kult dziada w rodzie był podtrzymywany. Dlatego, no, kończąc wątek pochodzenia Sobieskich, on pochodził z bardzo zacnego rodu, jeżeli chodzi tam o tradycje polityczne, militarne. Jeszcze nie była to taka magnateria, tak jak mówię, jak potoccy czy lubomirscy, ale też no, nie była to rodzina biedna, prawda, jak czarnieccy chociażby, gdzie musieli wykupować swój majątek, a Sobiescy no, nie mieli tego problemu, bo już mieli te podstawy ekonomiczne bardzo dobre, dlatego tak jak mówię, no, Sobieski pochodził z bardzo takiego rodu, który mógł się poszczycić i tradycjami politycznymi, i wojskowymi, i też majątkiem, który dawał podstawę do tego, żeby i Marek Sobieski, który no, zginął niestety przedwcześnie i bardzo tragicznie, i Jan Sobieski mogli odnieść sukces w przyszłości, prawda? Bo to też tutaj jako przeciwwagę mogę dać troszeczkę Jabłonowskich, bo później Stanisław Jan Jabłonowski był wielkim przyjacielem Sobieskiego. Oni też mniej więcej startowali, Jabłonowscy, z tego pułapu, co Sobiescy. No ale jednak te gorsze podstawy ekonomiczne rodu i mniejsze, że tak powiem, zasługi na niwie wojskowym, na niwie wojskowej czy politycznej, no spowodowały, że kariera Jana Sobieskiego była, no nabrała większego tempa niż kariera Stanisława Jabłonowskiego, który też oczywiście został senatorem, też odniósł duże sukcesy, no ale jednak Sobieski no, miał przed sobą bardziej, że tak powiem, świetlaną przyszłość z tego tytułu, że jego ród był bardziej no, zacny, że tak się wyrażę. Tak, czyli widzimy, że Sobieski miał po prostu podstawę, miał możliwości po to, żeby szybko awansować, no i miał też trochę szczęścia, czyż nie? No szczęście, szczególnie u Jana III, do czego też dojdziemy, ujawniło się w latach 60., kiedy splot pewnych czynników pozwolił mu na zbudowanie tak dużej pozycji w armii koronnej, że był niekwestionowanym przywódcą, ale tak, do tego tak. Mam nadzieję dojdziemy jeszcze. Tak, dokładnie, zaraz do tego dojdziemy, ale póki co jesteśmy zatrzymani przy młodości Sobieskiego i jeśli dobrze pamiętam, to on podróżuje do 1648 bodajże i kiedy wybucha powstanie Chmielnickiego, to wraca do Rzeczpospolitej, tak? Znaczy tak, jeszcze tak słowem wstępu. Jan Sobieski dla formalności powiem urodził się 17 sierpnia 1629 roku na zamku w Olesku. Właśnie podobno podczas najazdu tatarskiego, kiedy tak. Spod Oleska gonił Tatarów słynny Zagończyk Stefan Chmielecki. No i tak, Sobieski, tak jak mówię, od najmłodszych lat był wychowywany w kulcie Stanisława Żółkiewskiego. Zresztą sam Sobieski się też bardzo przyczynił do tego, że Żółkiewski jest tak postrzegany w Polsce, jak jest postrzegany do dzisiaj, czyli człowiek niemal bez skazy, wódz idealny, prawda, no niemal jakiś heros taki z dawnych opowiadań starożytnych. Natomiast tak, Jakubowi Sobieskiemu bardzo zależało, żeby obaj bracia Marek, czyli starszy brat Jana i Jan odebrali no mniej więcej tak dobre wykształcenie, jakie on odebrał.
Na początku bracia studiowali oczywiście w Krakowie. Tam uczyli się języków, uczyli się gramatyki, no wszystkiego, co jest potrzebne, żeby uważać się za człowieka wykształconego. Zresztą Sobieski był poliglotą. Sobieski znał wiele języków. Znał niemiecki, znał francuski, znał podstawy włoskiego, znał podstawy tureckiego, później nauczył się języka tatarskiego też. No więc on wyniósł bardzo dobre wykształcenie i faktycznie, kiedy bracia skończyli naukę w Krakowie, udali się właśnie w latach 40. do Europy Zachodniej. Oni tam też zwiedzili i Niemcy, i Francję. To też trzeba powiedzieć, że wtedy w Europie Zachodniej trwała wojna 30-letnia, więc Sobiescy zetknęli się z zachodnioeuropejskim stylem wojowania. Widzieli i szyki wojsk zachodnioeuropejskich, widzieli też, jak się oblega miasta. Zapoznali się z inżynierią wojskową, też poznali dużo ludzi wpływowych, bo chociażby Sobiescy poznali tam wielkiego Kondeusza, którego później tak bardzo, właśnie syna Kondeusza chciał później Sobiecki osadzić na tronie w Rzeczpospolitej, no ale poznał ojca, czyli wielkiego Kondeusza, wybitnego francuskiego dowódcę. Poznał Karola I Stuarta podczas pobytu w Anglii, tam też się zetknął, jak twierdził chociażby Edward Mierzwa w swojej książce na temat stosunków Sobieskiego z Anglią. Tam też się właśnie pierwszy raz zetknął z morzem też i ze sprawami morskimi, którym Jan III też później no dosyć sporą uwagę poświęcił. Zwiedzili też Niderlandy, gdzie poznali Wilhelma Orańskiego, czyli stadtholdera Niderlandów. No i faktycznie Jakub Sobieski zmarł w 1646 roku, natomiast już dwa lata później zaczęło się to powstanie Chmielnickiego. No i bracia wtedy wrócili do Rzeczpospolitej, ponieważ byli ściągnięci tam przez matkę, tak? Tak, tak, dokładnie. No i przechodzimy już do powstania Chmielnickiego. Tam wiadomo, Sobieski brał udział w bitwie pod Beresteczkiem, w bitwie pod Batochem, gdzie niestety zginął jego brat. Można powiedzieć, że tam zbierał takie pierwsze, praktycznie rzecz biorąc, szlify wojskowe. Jak przebiegała jego wtedy kariera i jak wyglądała jego służba podczas buntu Chmielnickiego? Co on wniósł po prostu do walki po stronie polskiej? Czy powiem ci tak, no on był wtedy 19-letnim kawalerem, 20-letnim, jak wybuchła wojna. On tam zbierał doświadczenie przede wszystkim. Wyruszył na wojnę na czele swojej chorągwi, bodaj kozackiej. Jego brat też wyruszył na wojnę. No los ich rozdzielił, bo Marek Sobieski, czyli starosta krasnostawski, w 1649 roku znalazł się w Zbarażu razem z księciem Jeremim, gdzie otwierali szturmy kozackie. Natomiast Sobieski znalazł się w Armii Królewskiej, która szła z Baraża wina odsiecz, prawda? No i Sobieski wziął udział w bitwie pod Zborowem w 1649 roku. Nie wniósł tam jakoś dużo od siebie, no po prostu bił się pewnie bardzo ofiarnie, że tak się wyrażę. Czyli bitwa pod Zborowem to był jego tak naprawdę chrzest bojowy. No tam doszło praktycznie do klęski w armii koronnej, tylko tam naprawdę cud uratował wojska Jana Kazimierza, że to się tak potoczyło, jak potoczyło, bo w pewnym momencie Tatarzy zdradzili Kozaków i chcieli potraktować Rzeczpospolitą. Faktycznie w 1651 roku Sobieski brał udział w bitwie pod Beresteczkiem, gdzie poznał swojego przyszłego mentora i dowódcę Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, od którego Sobieski tak naprawdę uczył się rzemiosła wojskowego już w późniejszych latach, w czasie potopu szwedzkiego. Pod Beresteczkiem no, Sobiescy też się bili, przyszły Jan III nawet został tam ranny w głowę pod Beresteczkiem. Natomiast ty wspomniałeś, że Sobieski wziął udział w bitwie pod Batochem. No właśnie Marek Sobieski wziął faktycznie udział w bitwie pod Batochem, natomiast Jan Sobieski pod Batoch nie pojechał. I tutaj tu też warto wyjaśnić, bo da się tam wyczytać chociażby u Tadeusza Korzona w Doli i Niedoli Jana Sobieskiego, że Sobieski wówczas pojedynkował się z przyszłym hetmanem wielkim litewskim Michałem Kazimierzem Pacem. No nie wiadomo, o co się tam pojedynkowali. No ale już Zbigniew, na podstawie to było bodajże jakiegoś francuskiego twórcy tam ten mit o pojedynku Paca z Sobieskim, no ale już Zbigniew Wójcik w biografii Sobieskiego w latach 80. kwestionował, że taki pojedynek mógł mieć miejsce. A Konrad Bobiatyński w swojej biografii Michała Kazimierza Paca no, dowiódł, że taki pojedynek no, raczej miejsca nie miał, że to jest, akurat był wymysł.
Sobieski nie pojechał pod Batoch, bo był podobno złożony ciężką chorobą, i to, która go przykuła do łóżka, i to najprawdopodobniej zaważyło o tym, że Sobieski się tam nie znalazł. Natomiast Marek Sobieski faktycznie był pod Batochem, później został zamordowany, kiedy doszło do rzezi Armii Koronnej. No i wtedy Sobieski tak naprawdę no, został czołowym przedstawicielem swojego rodu, tak? No bo jego starszy brat umarł i później no, on miał świadomość, że to na jego barkach spoczywa to, żeby Sobiescy byli tym czołowym rodem korony. Więc no, pierwsze szlify wojenne Sobieski tam zbierał. W 1653 roku, czyli rok po Batochu, doszło z kolei też do wyprawy żwanieckiej, gdzie Jan Kazimierz udał się na Podole, by tam zetrzeć się z armią kozacko-tatarską, która wówczas się tam kozacy w Mołdawii w tamte sprawy wkręcili. No ale tam, że tak powiem, ta wyprawa też no, była dosyć źle przemyślana, była źle poprowadzona i zakończyła się, no może nie klęską Rzeczpospolitej, ale no dość widoczną no, przegraną, bo zawarto tam układ pod Żwańcem, ale tam Sobieski też odegrał taką rolę, że napadł na posła tatarskiego ogólnie, jak były już rokowania, to samowolnie napadł na posła tatarskiego, dopiero tam Czarniecki sprawę Stefan ułagodził. No a później już w trakcie pertraktacji między stroną koronną a Tatarami Sobieski był zakładnikiem u Tatarów, ponieważ no, król go tam wysłał jako zakładnika do obozu i tam też podobno miał się zetknąć już tak z Tatarami, poznać ich obyczaje, nauczyć się podstaw języka podobno, chociaż to też nie jest jakoś tam bardzo potwierdzone, no ale pod tym Żwańcem wziął udział. No i tak wyglądały pierwsze lata właśnie Sobieskiego. A po tym ile czasu był zakładnikiem tam u Tatarów, tak mniej więcej czasu? Na czas pertraktacji, to nie był jakiś, no parę tygodni zapewne, no tyle ile trwały pertraktacje, ale to nie był jakiś bardzo długi czas. To nie było rzeczywiście, jakoś tam bardzo języka nie miał jakoś... Może coś tam liznął, nie jest wykluczone, ale też żeby się jakoś go nauczyć bardzo dobrze, no to myślę, że już no dopiero potem go opanował. Może to dało po prostu impuls, żeby się tego języka nauczył po prostu. Czyli po prostu przeżycie skłoniły go do nauki tatarskiego. Dobrze, mamy powstanie Chmielnickiego, ale z tego co wiemy, no to jest okres trudny dla Rzeczpospolitej. Wojny z każdej strony. 1655 rok, wchodzą do nas Szwedzi, jest potop szwedzki. I jest informacja, że nasz Jan Sobieski przechodzi na stronę szwedzką. Ty chciałaś bardzo ten temat poruszyć. Jak miała się, że tak powiem, sprawa zdrady Sobieskiego i przejścia do obozu Karola Gustawa, potem jak, że tak powiem, miała się sprawa jego przejścia z powrotem do stronnictwa propolskiego, do stronnictwa Kazimierza, Jana Kazimierza? Już mówię, to jeszcze tylko dodam, bo o tym nie powiedzieliśmy, jeszcze na przełomie 1654 i 55 roku Sobieski wziął udział w bitwie pod Ochmatowem, która zakończyła się no, remisem, no, w zależności jak historycy to oceniają, remisem lub nieznaczną wygraną wojsk polskich, bo tam się akurat, to już było po interwencji cara moskiewskiego na Ukrainie, kiedy kozacy się mu poddali w Perejasławiu, no i właśnie tam wojska koronne starły się z siłami kozacko-moskiewskimi, ale co ciekawe doszło do odwrócenia sojuszy, bo Tatarzy porzucili kozaków i sprzymierzyli się z Rzeczpospolitą i właśnie pod Ochmatowem też korpus tatarski się bił, no i Sobieski też wziął tam udział. Natomiast tu mamy ten 1655 rok i tutaj też narosło tyle mitów po prostu i takich półprawd i różnych takich manipulacji, że no warto się tym zająć. Całą zdradę, całe przejście ogólnie wojska czy szlachty w 1655 roku trzeba rozpatrywać w kontekście sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Rzeczpospolitej, tak? Tak, tam król bodajże wtedy, nie, to później na Śląsku pojechał. Znaczy, ja powiem tak, my 1655 rok już patrzymy przez standardy Sienkiewicza i XIX-wiecznej prozy, tak? Czyli tak. Współczesne kalki rozumienia zdrady stanu i ogólnie zdrady państwa i ogólnie współczesne terminy przekuwamy na myślenie XVII-wieczne. No wtedy tak to niestety nie działało. Wtedy interes prywatny i interes państwowy bardzo często się po prostu zbiegał, prawda? Że ktoś, kto myślał o sobie, no to też myślał o państwie,
A ktoś, kto myślał o sobie, nie myślał o państwie, to było normalne w tamtych czasach, tak? I to nie było tylko Rzeczpospolita jakimś niechlubnym przykładem w tym przypadku, tylko w całej Europie się tak działo. To jest zupełnie inna sytuacja niż... My po prostu nie możemy przekładać swoich terminów, tak jak mówię, zdrady i zdrady stanu na standardy XVII-wieczne, bo to nas prowadzi do ahistorycznych wniosków i to nas prowadzi tak naprawdę do jakichś nawet absurdalnych wniosków, tak? Mówię, wtedy to tak nie działało. My nie możemy też patrzeć przez pryzmat Sienkiewicza na historię, bo Sienkiewicz pięknie pisał, ale też taka była potrzeba czasu, żeby tak pisać wtedy, tak? No tak, tak. Pisanie ku pokrzepieniu serca. Dokładnie. No teraz już nie ma takiej potrzeby i należy na historię naszą spojrzeć krytycznie i należy spojrzeć przez aparat naukowy i historyczny, a nie aparat prozy XIX-wiecznej. Czy szkiców Ludwika Kubali, który też był historykiem, no, był protoplastą polskiej historiografii. Sienkiewicz się na nim wzorował, pięknie pisał, no ale no, pisali, tak jak mówię, w specyficznych warunkach. Więc cały 1655 rok, ja mam taką teorię, że o przejściu do Szwedów po prostu decydowało to, gdzie się kto w danym momencie znalazł i jaki był jego stosunek do króla. Więc to tak naprawdę motywowało szlachtę, czy zostawała przy królu, czy nie. Weźmy przykład, tutaj trochę taka będzie dłuższa dygresja, ale ja myślę, że to jest dobre, żeby naświetlić całą zdradę, że tak powiem, Sobieskiego. Weźmy przykład z lipca 1655 roku. Mamy wejście Szwedów do Wielkopolski, szlachta poddaje się pod ujściem dowódcy wielkopolscy wtedy, czyli Andrzej Grudziński i Krzysztof Opaliński poddają się Szwedom. No i tam faktycznie historycy są dla nich krytycznie, część przynajmniej historyków jest krytycznie nastawiona do Wielkopolan, bo historycy wojskowości, chociażby Wiesław Majewski świętej pamięci, twierdził, że mogli się bronić przed Szwedami Wielkopolanie. No ale się poddali, bo przywódcy Grudziński i Opaliński po prostu no, mieli nie po drodze z królem i zamienili sobie jednego władcę na drugiego. I oni też poddali Wielkopolskę na takiej zasadzie, że ona się stała de facto szwedzką prowincją, tak? Czyli można powiedzieć, że to pospolite ruszenie, które było w Wielkopolsce, a także jakieś tam oddziały zaciężne, które też się znajdowały, były w stanie realnie prowadzić walkę ze Szwedami, tak? No oni mieli dobre pozycje dosyć nad Notecią, bo mieli przewagę ogniową też, mieli dobrze rozmieszczoną artylerię, te szańce były tam dobrze usypane, zresztą tam, no, tam była też piechota łanowa, którą prowadził doświadczony skądinąd oficer Władysław Skoraszewski. On się znał na rzeczy, więc historycy wojskowości niektórzy oceniają, że pod ujściem mogli się bronić Wielkopolanie, że to nie było tak, że wszedł Wittenberg ze Szwedami i po prostu ich tam zmiótł, tylko oni się mogli tam bronić. No ale tak jak mówię... No to Sobieskiego może. No i właśnie jak było z tym Sobieskim, bo tutaj Wielkopolanie mieli nie po drodze z królem i tutaj już czysta polityka zadecydowała. Natomiast z Sobieskim była o tyle ciekawa sprawa, że... W momencie, gdy doszło do poddania się Sobieskiego pod protekcję szwedzką, musimy pamiętać, że był oblegany Kraków, tak, przez Szwedów, którego bronił Stefan Czarniecki. W momencie, gdy oblegany był Kraków, no to król już uciekał na Śląsk, bo najpierw postanowił zostawić w Krakowie Czarnieckiego, później mu powiedział, że będzie organizował odsiecz, ale później chyba dostał, ja mam przynajmniej taką teorię, że Jan Kazimierz po prostu dostał załamania nerwowego wtedy, już go to wszystko po prostu przerosło. To, co się stało, te wszystkie wojny, które były toczone, jeszcze ci Szwedzi, jeszcze cały czas do niego dochodziły wiadomości, że się coraz to nowe połacie ziemi poddawały pod protekcję Szwedów bez jednego wystrzału. Jego to musiało przerosnąć, po prostu dostał biedny załamania nerwowego, uciekł. I teraz tak, oblegany jest Kraków. Czarniecki go tam broni, tego Krakowa. Mamy dwóch hetmanów wówczas. Hetman wielki, koronny Stanisław Rewera Potocki i hetman Stanisław Lanskoroński. I tak, Stanisław Lanskoroński bije się wówczas na Ukrainie, dostaje porażkę z rąk połączonych wojsk kozacko-tatarskich, przepraszam, kozacko-moskiewskich, tak, pod Grudkiem Jagiellońskim. Dywizja Rewery Potockiego z kolei idzie na pomoc oblężonemu Krakowowi, i dostaje Bęcki pod Wojniczem. W bitwie pod Wojniczem w 1655 roku, to jest październik. Kraków pada. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, prawda? W jakiej się znajduje Sobieski i wojsko, część wojska koronnego pod Potockim i część wojska koronnego pod Lanskojrońskim. Z boku jest Kraków, który już praktycznie padł, Czarniecki z niego wychodzi.
Kraków pada. Przed nami Szwedzi. Za nami Kozacy i Moskwa. Chyba głupi by wtedy zaczął walkę, że tak powiem. Więc... No tak, tak, no bo to już nie są czasy, połowa wieku XVII, to już nie są czasy wybitnych triumfów husarii nad piechotą zachodnią, czyli takich, że tak powiem, wielkich walk nie jesteśmy fizycznie w stanie stoczyć wtedy. Ale to wiesz, to nawet, nawet jakby to, znaczy moja teoria jest taka, że husaria była lepsza w wieku drugiej połowie XVII wieku niż pierwszej. Okay. Okay. Ale wiesz, chodzi o to, że to nie chodzi, że to był czas, gdzie tam Polacy nie mogli stawić czoła zachodniej sztuce wojennej. To po prostu był, no to był po prostu potop. No, zalali nas wrogowie z każdych stron. A te wojska, te dywizje hetmanów, one nie były jakieś duże, nie oszukujmy się. Więc mając przed sobą Szwedów, a mając za sobą Moskali i Kozaków, obaj hetmani się porozumieli i po prostu stwierdzili, że nie walczymy dalej, bo nie ma sensu. Zresztą król uciekł, a to też na pewno wpłynęło na społeczeństwo, bo jednak Jan Kazimierz był ojcem narodu, tak? To tak jakby ojciec zostawił swoją rodzinę, jakby wybuchł pożar. Tak, tak. Dom się palił, a głowa rodziny zamiast wziąć rodzinę za ten i z tego płonącego domu wynieść, no to on uciekł na Śląsk, prawda? Ja tego nie oceniam, tak? Bo tak jak mówię, trzeba brać pod uwagę czynnik ludzki. On naprawdę mógł dostać wtedy tego załamania nerwowego, mogło go to wszystko przerosnąć. My jesteśmy tylko ludźmi, tak? Postacie historyczne też byli tylko ludźmi. Oni tak samo odczuwali niektóre emocje, znaczy wszystkie emocje jak my, żyli jak my. To byli ludzie z krwi i kości. A wracając do hetmanów, oni po prostu stwierdzili, że się poddadzą, bo no, to było taktyczne poddanie, no, ale też zacznijmy od tego, że nawet nie tyle hetmani podjęli decyzję, co najbardziej przeciągał na stronę Szwedów chorąży koronny Aleksander Koniec Polski. Koniec Polski najbardziej był za tym, żeby Szwedom się poddać. Hetmani się na początku troszeczkę jeszcze wahali, ale najpierw Koniec Polski, później książę Dymitr Wiśniowiecki, no i Jan Sobieski. Podobno te oddziały namawiali, żeby się poddały Szwedom po tej bitwie pod Wojniczem, tak? No i teraz faktycznie Sobieski podpisał akt kapitulacji Szwedom. Źródłowo nie jest w ogóle potwierdzone, co Sobieski robił w 1655 roku, jak się poddał Szwedom. Jest oczywiście relacja instygatora koronnego Daniela Żytkiewicza, która opisuje cały moment negocjacji armii koronnej ze Szwedami, gdzie pisał do króla, że jeszcze takiego wielkiego zaprzaństwa to nie widział. No ale to było, no, jego punkt widzenia, był blisko związanym urzędnikiem królewskim, więc tak pisał. No ale później już tak naprawdę po poddaniu się Szwedom armii koronnej i przejściu Chorągwi na stronę szwedzką, no nic nie wiadomo o Sobieskim, bo oczywiście można tam wyczytać, że on brał udział w bitwie pod Gołębiem, bo tak chociażby Tadeusz Korzon podawał, zanim Zbigniew Wójcik, tak? To są takie dwie najpopularniejsze narracje przez nich ukute, że Sobieski tam się bił ze Szwedami aktywnie, no, gdzieś wyczytałem, że był pod Jasną Górą też, prawda, że oblegał tam klasztor jasnogórski. Dlatego sęk w tym, że nic źródłowo tu nie jest pewne, tak? Tu mamy poszlaki tak naprawdę, co Sobieski mógł robić, ale nic nie mamy pewnego umocowanego źródłowo. Na przykład Wójcik też ukuł taką tezę, że Sobieski nauczył się zachodnioeuropejskiej sztuki wojennej, bijąc się u Szwedów podczas kampanii w Prusach, kiedy Karol Gustaw pojechał do Prus, żeby sobie tam je podporządkować. Ale też Dariusz Milewski w jednym z artykułów wykazał, że no, nie za bardzo miał się gdzie Sobieski, nawet jeżeli brałby udział w tej kampanii, nauczyć tej zachodnioeuropejskiej sztuki wojennej, bo Szwedzi na tyle łatwo zajęli Prusy, że tam nawet nie doszło do większych starć, więc no, nie wiadomo, gdzie by Sobieski mógł się nauczyć tego zachodnioeuropejskiego stylu wojowania. Natomiast wracając do samej postaci Sobieskiego jeszcze, najprawdopodobniej, podkreślam, najprawdopodobniej po prostu było tak, że Sobieski się poddał Szwedom i wycofał się do Jaworowa, do swoich majątków, żeby je tam zlustrować, czy się nic nie stało po agresji moskiewsko-kozackiej. No, istnieją ku temu pewne poszlaki, już mówię dlaczego. W 1655 roku najprawdopodobniej oprócz Sobieskiego część wyższych oficerów po prostu po poddaniu się Szwedom też tak zrobiło, bo taka była praktyka w armii koronnej, że jak się zbliżała zima i wojska szło na leże zimowe, to wyżsi oficerowie po prostu sobie jechali do domu i przy wojsku tam zostawiali swoich poruczników czy jeszcze innych tam oficerów niższego szczebla.
a sami jechali. Zresztą samym pułkiem królewskim w 1655 roku pod koniec dowodził Władysław Myszkowski. Więc to nie był jakiś oficer, no nie oszukujmy się, wówczas z tego topu. To był raczej oficer niższego szczebla, tak? Więc to też nam pozwoli sądzić, że część wyższych oficerów po prostu sobie pojechała i dalej czekali na rozwój wypadków, bo tak jak mówię, oni się poddali koniunkturalnie. Powiedzieli, teraz się poddamy, a sytuacja się trochę poprawi i się włączymy do walki. I tak najprawdopodobniej zrobił Sobieski. Nie mamy absolutnie żadnego potwierdzenia źródłowego, że on był pod Jasną Górą, że on brał udział w bitwie pod Gołębiem, bo też musimy pamiętać, że to, że tam była chorągiew Sobieskiego, czy pułk Sobieskiego, nie oznacza, że on sam tam był, bo on mógł sobie siedzieć wtedy w Jaworowie, a wówczas na czele tych oddziałów stać dowódca przez niego wyznaczony. Więc to też jest takie robienie troszeczkę XIX-wieczne z Sobieskiego drugiego Kmicica, tak? Bo tutaj mamy fajną taką w Potopie analogię, że Jędruś Kmicic najpierw służy Radziwiłłom, czyli de facto Szwedom i tam no, bije chorągwie polskie, prawda, tam im się wysługuje, bo myśli, że tak jest fajnie, jeszcze Kmicic był młody, Sobieski też był młody wówczas, bo miał 26 lat, więc tutaj te błędy młodości gdzieś wchodzą, ale później Kmicic, no, przychodzi opamiętanie po rozmowie z Bogusławem Radziwiłłem i wraca tak na łono ojczyzny i później tak cały czas te grzechy zbywa. No i też chyba chciano tak troszeczkę zrobić z Sobieskim, prawda, bo ten jego życiorys później on został królem, prawda, bohaterem, tutaj pod Wiedniem pogromił Turków, później się tak angażował po prostu jako dowódca w zwycięstwa Rzeczpospolitej. Więc chyba chciano po prostu historię Kmicica z Potopu przenieść na Sobieskiego, tak, że błędy młodości, że tutaj służył Szwedom, ale później to wszystko odpokutował i wrócił na stronę Jana Kazimierza i go... No właśnie. No właśnie, do tego powrotu chciałbym teraz przejść. Jak wyglądał jego powrót i jak się potoczyła jego kariera wojskowa po powrocie pod panowanie Jana Kazimierza? No z tym jego powrotem to też jest tak nie, dosyć niejasne, bo tu też Korzon i Wójcik podawali, że on bodajże wrócił w kwietniu 1656 roku jako jeden z ostatnich dowódców na stronę koronną. Ale przeczytam mu chociażby list, który opublikował nie tak dawno profesor Mirosław Nagielski. To jest list już z 2 marca. Przypomnijmy, z 2 marca 1656 roku, gdzie Sobieski dostaje normalnie od Jana Kazimierza rozkazy w normalnym trybie, żeby zebrał oddziały, udał się do centralnej Polski, a to już było w momencie, kiedy Czarniecki prowadził swoją kampanię zimowo-wiosenną właśnie w centralnej Polsce. Więc to tylko potwierdza ten list. Może nie jest to jakaś bardzo mocna poszlaka, prawda? Ale na pewno jest na tyle mocna, żeby twierdzić, że Sobieski, tak jak mówię, zrobił to koniunkturalnie, poddał się Szwedom i później sobie siedział w Jaworowie, bo skoro król już mu w marcu 1656 roku, kiedy wznowiono de facto działania wojenne, dawał rozkazy w normalnym trybie, to świadczy o tym, że jednak chyba ten Sobieski się bardzo nie splamił tą służbą u Szwedów, więc nie było powodów, żeby go tam, nie wiem, później rugować, że jego oddziały nie dostały żołdu czy coś takiego. Więc na podstawie tego listu, który opublikował profesor Nagielski, no możemy sądzić, że już na początku marca 1656 roku wracał, że tak powiem, do czynnych działań wojennych. No i też jest taka legenda, prawda, że jak Karol Gustaw później dowiedział się, że te oddziały polskie, które zostały jeszcze na jego służbie, później całkowicie go porzuciły, to kazał powiesić w obozie tam tabliczki z nazwiskami Sobieskiego, Koniec Polskiego i tam chyba Michała Zbrożka bodajże było. Ale to wiesz, to są akurat legendy. Więc na podstawie tego listu Jana Kazimierza do Sobieskiego możemy sądzić, że on wrócił do służby na początku marca 1656 roku, już wtedy organizował oddziały. No a później kariera Sobieskiego już się toczyła bardzo, że tak powiem, sprawnie. On został chorążym koronnym, brał udział w bitwie pod Warszawą w 1656 roku na czele Korpusu Tatarskiego, gdzie niewątpliwie się odznaczył, a później już Sobieski w czasie Potopu Szwedzkiego bił się pod Lubomirskim, gdzie tak jak mówię, tam już no, Lubomirski był wodzem naprawdę pierwszej próby. W mojej ocenie Lubomirski przewyższał Stefana Czarnieckiego pod każdym względem, prawda? Bo Lubomirski, no bo na Lubomirskiego się źle patrzy Borokosz, no nie? No, to u nas też widzisz.
U nas też jest to, nawiązując do tego, co mówiliśmy wcześniej, do zdrady tam materii i tego typu historii, u nas też się tak to jakoś dziwnie przyjęło, że jak król miał pomysł na reformy i coś robił, to zawsze to było w interesie Rzeczpospolitej i zawsze to było dla Rzeczpospolitej dobre. A jak ktoś się przeciwko królowi buntował, to znaczy, że był zdrajcą, bo u nas się cały czas utożsamia, że król to było państwo, prawda? Że jak ktoś się brunował, tak, tak, że król dobry, szlachta zła. Tak, jest, tak, że król to jest państwo i bunt przeciwko królowi to był bunt przeciwko państwu. Więc dlatego też na Lubomirskiego źle się patrzy, no nie, przez ten rokosz, ale on był dowódcą wybitny, no i później Sobieski już dowodzi, już pod Lubomirskim, pod rozkazami Lubomirskiego bił się dalej ze Szwedami. Był świadkiem oblężenia też Torunia, brał tam udział, bo Sobieski, Lubomirski odbił w końcu Toruń z rąk Szwedów i to też jest jego taki jeden z najjaśniejszych punktów kariery wojskowej i w ogóle no też przykład jego kunsztu, bo niewielu było wówczas w Rzeczpospolitej dowódców, którzy dobrze bili się w polu i potrafili oblegać miasta. No Toruń był dosyć trudnym miastem do oblegania. Więc ta kariera Sobieskiego w czasie potopu szwedzkiego już później rozwijała się bardzo, bardzo sprawnie, bił się pod Lubomirskim, został chorążym koronnym, no i też się związał z Wazami, prawda? I też zaczął popierać ich pomysły wprowadzenia elekcji Viventerege. Na tym możemy postawić kropkę, jeżeli chodzi o ten okres potopowy Sobieskiego. Czyli rozumiem, że Sobieski był podczas rokoszu Lubomirskiego po stronie królewskiej, tak? Tak. Sobieski był podczas rokoszu Lubomirskiego po stronie królewskiej. Jak do tego ogólnie doszło? Już mówię. Tak jak powiedziałem, Sobieski zaczął popierać plany pary królewskiej dotyczącej wprowadzenia elekcji Viventerege, no, która to była elekcja nielegalną, prawda? Chociaż tak, to było bodajże zastrzeżone już w artykułach henrykowskich, że to jest absolutnie niedopuszczalne. No tak, bo raz tylko przed powstaniem Rzeczpospolitej, mówiąc publicystycznie, obojga narodów, raz to przeszło w 1520 roku, kiedy za życia Zygmunta Starego koronowano Zygmunta Augusta, no to wtedy to przeszło, no ale później już ta szlachta no, na Viventerege reagowała jak płachta na byka. No ale od lat 60, no właściwie to już od lat 50. od potopu szwedzkiego para królewska chciała tę elekcję wprowadzić, no bo w jej mniemaniu elekcja Viventerege położyłaby kres tam różnym problemom Rzeczpospolitej związanej z bezkrólewiami i tego. Tak, tak, tam było też, była też taka sytuacja, że Jan Kazimierz chciał wprowadzić bodajże jakiegoś Francuza na tron, czy nie? No, Jan Kazimierz ogólnie w trakcie potopu szwedzkiego chciał najpierw wprowadzić Habsburga, ale Habsburgowie tak się nie za bardzo chcieli na ten tron Rzeczpospolitej połaszczyć. Chociaż ja uważam, że para królewska w latach 50. ona dobrze grała tym argumentem Viventerege. To dlaczego? Bo po pierwsze miała dobry argument, żeby zawrzeć cenny sojusz z Habsburgami przeciwko Szwedom, kiedy proponowali też tron Rzeczpospolitej Habsburgom. A drugi taki może trochę mniej znany epizod. Jan Kazimierz proponował też objęcie tronu Rzeczpospolitej za życia carowi moskiewskiemu, prawda? Okej, okay, dobra, może tutaj już naprawdę postawimy kropkę, bo dużo już gadamy, a musimy się skupić na samym Sobieskim. Jak to się stało, że został hetmanem? Już mówię, w trakcie rokoszu lubomirskiego Sobieski stanął po stronie dworu, szlachta na niego patrzyła krzywo, no bo no, tu podkomendny tak naprawdę oczko w głowie Lubomirskiego stoi przeciwko niemu, tak? No i para królewska mu oddała, już po skazaniu Lubomirskiego na banicję, oddała mu po nim urzędy. Najpierw laskę marszałkowską, później buławę polną. No i tutaj Sobieski niestety był atakowany przez szlachtę strasznie, przez to, że przyjął, no bo był no, public enemy number one, można powiedzieć, w Rzeczpospolitej, prawda? Był persona non grata. Można powiedzieć, że persona non grata. Zresztą Sobieski wówczas też załamanie nerwowe przeżywał. Pisał do żony, do Marysieńki, że bardzo źle się z tym czuje i że on nawet porzucał, on nawet miał myśli, żeby porzucić Rzeczpospolitą i wyjechać do Francji, bo też go Francuzi tam mamili, żeby u nich karierę robił. No ale jakoś do tego nie doszło, no i Sobieski został i marszałkiem wielkim koronnym, co dawało mu bardzo duże prerogatywy, bo de facto dbał o bezpieczeństwo króla i mógł sobie, no był szefem policji. No marszałek był generalnie rzecz biorąc takim odpowiednikiem naszego ministra do spraw
wewnętrznych. No, coś takiego, mniej więcej no, coś takiego, mówiąc w uproszczeniu, tak. No i został tym hetmanem polnym, koronnym po Lubomirskim. No ale Lubomirski cały czas żył po Rokoszu jeszcze przez parę miesięcy. I cały czas część szlachty opozycyjnie nastawionej do dworu myślała, że dojdzie do rehabilitacji Lubomirskiego i że przywrócą mu te urzędy para królewska. Dlatego też na Sobieskiego patrzono jak patrzono wówczas, jako właśnie na personę non grata, że on tym hetmanem został, a prawowity według opozycyjnie nastawionej szlachty do dworu hetman nadal żyje. No ale tutaj się pojawił pewien splot okoliczności dla Sobieskiego bardzo, ale to bardzo szczęśliwy, bo Sobieski umarł. Przepraszam, Lubomirski umarł, tak, we Wrocławiu, pod koniec 1666 roku bodajże. Lubomirski umarł i później jeszcze umarł hetman wielki koronny Stanisław Rewera Potocki. Więc... Czyli dużo, dużo szczęścia, ale po drodze, że tak powiem, ciężka przeprawa. Ciężka przeprawa, tak. Na opinię po prostu szlachty. Tak, tak. No i już po śmierci Rewery Potockiego Sobieski został hetmanem wielkim też. I teraz zobaczcie, jak to dla Sobieskiego się potoczyło. Lubomirski miał w wojsku bardzo dużą klientelę powiązanych ze sobą oficerów, różnymi tam więzami ich ze sobą połączył, czy to ekonomicznymi, no sprawował tak zwany patronat wojskowy. Tak? Tutaj bardzo fajną książkę na ten temat napisał dr Zbigniew Hundert, nazywa się Między Bułową a Tronem, i ona tam bardzo fajnie opisuje, jak Sobieski w armii zdobywał poparcie. No i teraz opierając się na tej książce i na badaniach doktora Hunderta, ja trochę wam to przybliżę, jak to wyglądało. Po śmierci obu hetmanów Sobieski po pierwsze zaczął zgarniać klientelę wojskową Lubomirskiego. I tutaj takim najbardziej jaskrawym chyba przykładem najcenniejszego oficera, jakiego pozyskał Sobieski po Lubomirskim, to był porucznik husarski Aleksander Polanowski. Był bardzo doświadczony oficer, bardzo zdolny oficer. No i też ci ludzie związani z Lubomirskim, między innymi właśnie tak jak Polanowski, oni po śmierci i Potockiego, i Lubomirskiego musieli się jakoś odnaleźć w tym wojsku, prawda? Musieli się kogoś zaczepić, jakiegoś protektora. No a że Sobieski był wówczas hetmanem wielkim koronnym, no to tradycja zazwyczaj polegała na tym, że żeby dobrze żyć w wojsku i dobrze mieć wojsku, to trzeba było dobrze żyć z głównym dowódcą. Więc ci byli podkomendni Lubomirskiego i cała jego klientela zaczęła przechodzić do Sobieskiego, prawda? I tym samym sposobem na przykład Sobieski zyskał chorągiew husarską Polanowskiego, której cały czas porucznikował, a była już imieniem hetmańskim, prawda, sygnowana. No i też był taki niepisany zwyczaj w Rzeczpospolitej, że pan wielki powinien utrzymywać w armii swoją chorągiew husarską i swoją chorągiew piechoty węgierskiej. Jako z własnego budżetu. Znaczy, nie do końca. One były na żołdzie normalnej Rzeczpospolitej, to jednostki, ale były po prostu imienia hetmana, prawda? Tak jak były imienia króla, imienia hetmana, no po prostu imieniem swoich fundatorów. Dobra. Kto dostał na nie listy przypowiednie, to je wystawiał, prawda? Dobra. No i Sobieski miał... Pojawia takie pytanie, jak już zrobił tą funkcję hetmana, wielkiego koronnego, jakie, że tak powiem, przeprowadził reformy w wojsku? Co on dla tego wojska zrobił? Już mówię, no właśnie tak. Po pierwsze zbudował sobie swoją klientelę, przejmując klientelę Jerzego Lubomirskiego, i tu już zaczął zwiększać swoje wpływy w armii koronnej. A druga rzecz była taka, że w 1667 roku doszło do traktatu w Andruszowie, który kończył zmagania Rzeczpospolitej z Moskwą, prawda? I wtedy Sejm zdecydował o dwóch rzeczach, żeby armię zredukować do bodaj 12 tysięcy żołnierzy, a po drugie, żeby był nowy system finansowania tej armii, czyli nie podskarbiowie mieli wypłacać wówczas pieniądze wojsku, tylko utrzymanie tych wojsk przechodziło na utrzymanie województw. Bo szlachta też wtedy po Rokoszu Lubomirskiego, bo widziała, co po prostu armia królewska robi, a grabiła po prostu ta armia majątki szlachty opozycyjnej, chciała wyrwać armię po prostu z rąk króla i bardziej zwiększyć kontrolę. I teraz Sobieski jako hetman wówczas miał za zadanie, żeby przeprowadzić po pierwsze redukcję tego wojska, a po drugie, żeby ustalić komput tego wojska. Tylko że Sobieski wiedział, że ten komput, który ustalił Sejm, on jest po prostu za mały. I on później pisał nawet do swojej żony, już tutaj też zacytuję fragment listu,
Coś takiego napisał do Marii Kazimiery. My zaś z woli sejmowej zwijamy wojsko i nie zostanie się go tak na tę straszną wojnę tylko 12 tysięcy i to ze wszystkimi prezydiami. Prezydia to były garnizony zamków. Tak w Ukrainie, jako i tutecznymi. Ktokolwiek z obcych ludzi przyjeżdża do Polski, to powiada, że Polacy poszaleli, gdy pod taki czas tylo troje trzeba było zaciągnąć, oni i te zwijają wojsko. No on tak pisał, bo wtedy już też narastało zagrożenie turecko-tatarskie, prawda? Więc Sobieski miał świadomość, że 12 tysięcy to będzie za mało. I teraz co zrobił Sobieski? I tutaj Sobieski też doskonale to tworzenie nowego komputu wykorzystał do budowy swojej pozycji w armii. On po pierwsze zapobiegł zwinięciu niektórych jednostek, które były powiązane z opozycją, przepraszam, z partią profrancuską, która jeszcze wówczas popierała Jana Kazimierza, więc jednostki powiązane z królem, czyli de facto powiązane z Sobieskim, on zapobiegł ich zwinięciu. To po pierwsze. Po drugie, podczas ustalania nowego komputu nie zwijano całych jednostek też, tylko redukowano ich stany osobowe po to, żeby w razie mobilizacji i w razie podniesienia komputu do etatu wojennego po prostu łatwiej można było te jednostki zwiększyć ich stan osobowy, tak? Ale tak jak mówię, Sobieski po pierwsze zapobiegł zwinięciu oddziałów powiązanych z królem, ale też Sobieski bardzo się tu wykazywał już dużą samodzielnością, bo on już wiedział, że to dla niego zaprocentuje to, co on robi. Po drugie, Sobieski też tutaj zrobił bardzo fajną rzecz, już mówię co dokładnie, zapobiegł zwinięciu jednostek rajtarskich, bo po Rokoszu Lubomirskiego szlachta bardzo, że tak powiem, niechętnie podchodziła do jednostek zaciągu cudzoziemskiego i między innymi do właśnie jednostek rajtarskich. I Sobieski zrobił taką rzecz, że po prostu rajtarię ukrył w tym kompucie pod nazwą arkabuzerii. A arkabuzeria z kolei to była taka jednostka, która bardzo przypominała husarię, tylko nie służyła z kopiami, a ze strzelbami. I ogólnie z bronią palną. I tutaj Sobieski wiedział, że te jednostki rajtarskie, bo była taka głośna sprawa zwinięcia jednostki rajtarskiej pułkownika Marcjana Ścibora Chełmskiego. O, Chełmski jako kalwinista był też w Rzeczpospolitej, nie za bardzo wtedy jako niekatolik też na niego źle patrzono i po prostu Sejm chciał zwinąć tę jego jednostkę, a Sobieski po prostu ją ukrył, tę jednostkę rajtarską pod nazwą arkabuzerii. Więc to tutaj też miało o tyle dobry wydźwięk, że jakoś powetowano sobie straty związane ze zwinięciem niektórych jednostek husarskich, bo jednak też husarii no nie można było sformować od tak, tylko to był dłuższy proces, więc zostawił właśnie te rajtarie sowieckie, a po drugie też zostawił chorągwie jazdy lekkiej, bo też bardzo szlachcie bardzo zależało na tym, żeby zwinąć chorągwie wołosko-tatarskie, które w czasie Rokoszu Lubomirskiego również plądrowały majątki opozycyjnej szlachty. Natomiast Sobieski wytłumaczył to tak opinii publicznej. On w ogóle ukrył te jednostki pod nazwą chorągwi kozackich, a same chorągwie kozackie bardzo często wówczas przypominały też jazdę lekką. On ukrył tę jazdę lekką pod nazwą chorągwi kozackich, a opinii publicznej to wytłumaczył w ten sposób, że zbliża się wojna z Tatarami, a jazda lekka będzie niezbędna do działań wojennych, tak? Więc to były, tu też Sobieski bardzo, ustalając ten komput nowy Wojska Koronnego, bardzo zwiększył swoje wpływy w wojsku. Po drugie, jakie reformy on dokonał? No, reformy dokonane przez Sobieskiego, no to były też takie zmiany organizacyjne, tak? Też on bardzo armię w latach 70. XVII wieku przystosował do wojny z Turcją. Na przykład wprowadził dzidy do chorągwi kozackich i ogólnie też za jego czasów chorągwie kozackie zaczęto nazywać chorągwiami pancernymi, ponieważ bardziej się ujednoliciło ich to uzbrojenie, tak? Już więcej pojawiało się tam oddziałów służących z misiurkami, w kolczugach, właśnie z dzidami. Wygląd typowego pancernego to bardziej właśnie druga połowa. Tak. Wówczas się to bardziej zaczęło ujednolicać, tak. Co jeszcze zrobił Sobieski? No tak jak mówię, wcześniej ten pomysł z niezwijaniem całych jednostek, tylko redukcją ich stanu osobowego, żeby w razie czego zwiększyć ich wartość bojową w momencie tam działań wojennych. On też wprowadził różne takie centralne urzędy Sobieski do armii, na przykład generał prowiant magister,
który odpowiadał za zaopatrzenie armii, to też był jego pomysł. Sobieski wprowadził też Berdysze do chociażby wojsk cudzoziemskiego autoramentu, bo w drugiej połowie XVII wieku ogólnie piechota, która strzelała z muszkietów, używała forkietów, czyli takich podpórek pod muszkiet, gdzie tam sobie wbijali i strzelali. Tylko że ten forkiet był troszeczkę tak nie za bardzo praktyczny, a za Sobieskiego pojawiły się berdysze. Berdysz to był taka siekierka, taka duża, którą też się wbijało i się strzelało. No a w razie, jak doszło do walki w Zwarciu, no to było bardzo taką... Moskali były bardzo popularne. Tak, dokładnie. W armii moskiewskiej to było bardzo popularne i to Sobieski też tam spopularyzował, więc to były takie z grubsza reformy, które on wprowadził do armii i tak wyglądało jego zwiększanie wpływu w armii koronnej, czyli ustalanie tego komputu w 1667 roku i przejęcie klienteli po Lubomirskim. To były takie dwa najbardziej, no i ogólnie śmierć Lubomirskiego i drugiego hetmana Potockiego też umożliwiło to Sobieskiego, żeby on w armii zrobił swoje tam porządki. I tutaj tylko odeślę właśnie do książki doktora Zbigniewa Hunderta Między Buławą a Tronem, gdzie jest to bardzo ładnie opisane i bardzo fajnie to pan doktor źródłowo umocował, więc okay. Zachęcam do przeczytania. I teraz musimy lecieć, bo już, że tak powiem, mało czasu zostało, do bitwy pod Chocimiem. Bitwa pod Chocimiem. Okej, już mówię, jak to wyglądało. Przed bitwą pod Chocimiem tylko powiem, że Sobieski brał udział w kampanii podhajeckiej w 1667 roku, gdzie pobił wojska kozacko-tatarskie na Ukrainie. Wojska dowodzone przez hetmana kozackiego Piotra Doroszenkę i Tatarów. Więc tu po kampanii podhajeckiej zaczęła się tak naprawdę już z rozpędu ruszyła ta kariera Sobieskiego, już też zmył ten z siebie tytuł niechlubny dworskiej kreatury. Już po Podhajcach po prostu i wojsko, i społeczeństwo Rzeczpospolitej zaczęło upatrywać w Sobieskim naprawdę wielkiego wodza i zdolnego hetmana. Później w 1671 roku też Kozacy i Tatarzy uderzyli na Ukrainę. To był wstęp do inwazji tureckiej, która nastąpiła w 1672 roku. Tam również Sobieski pobił Kozaków i Tatarów chociażby w bitwie pod Bracławiem. Tutaj mogę odesłać do fajnego artykułu Mieczysława Jaworskiego o działaniach na Ukrainie w 1671 roku. No i w 1672 roku dochodzi do inwazji Imperium Osmańskiego na Rzeczpospolitą. W sierpniu, pod koniec sierpnia 1672 roku pada Kamieniec Podolski, Turcy idą na Lwów. No w kraju niestety opozycja, której Sobieski był jednym z czołowych przywódców, walczy z królem. No ale przychodzi gdzieś tam moment tego otrzeźwienia, dochodzi do wyprawy na Czambuły Tatarskie, czyli pierwszego takiego, można powiedzieć, kontrataku wojsk Rzeczpospolitej w tej wojnie. Sobieski prowadzi tam tak naprawdę tylko oddziały jazdy. Przez tydzień ściga Czambuły Tatarskie na Ukrainie od mniej więcej Lublina po tam tereny województwa ruskiego i Wołyń. No i tam przez tydzień tak naprawdę Sobieski zniósł bardzo dużo oddziałów tatarskich, uratował dużo ludzi z Jasyru. No i to jest też kolejny moment, gdzie Sobieski ten nimb i laur zwycięzcy tam na siebie włożył. No ale w 1672 roku też mamy bardzo niechlubną kartę w dziejach Rzeczpospolitej, no bo tutaj mamy wojnę z Imperium Osmańskim, a dochodzi praktycznie do wojny domowej, tak? Bo obóz prokrólewski wymyślił sobie wówczas, według mnie bardzo nietrafiony czas sobie na to wybrał, że się rozprawi z opozycją, tak? Właśnie francuską, która chciała zdetronizować Korybuta Wiśniewieckiego i która chciała osadzić Francuza na tronie Rzeczpospolitej. No i prokrólewskie siły, czyli regaliści, zawiązują prokrólewską konfederację pod Gołębiem i normalnie zaczęli zaciągać jednostki, prawda? Normalnie wojsko zaczęli zaciągać. No a że Sobieski już wówczas miał w armii pozycję niepodważalną, to zawiązał swoją konfederację w Szczebrzeszynie, która oficjalnie miała bronić Rzeczpospolitej, no ale była wymierzona przeciwko królowi. Teraz te oddziały, które formowały regaliści, po prostu dostały pęcki od żołnierzy Sobieskiego, bo tam starsi koledzy pokazali młodszym, żeby się tam za bardzo może nie wychylali i żeby no, poparli tego, kogo trzeba.
No już to było na włosku, po prostu tyle było od wojny domowej, no ale gdzieś tam doszło do pacyfikacji w marcu 1673 roku i opozycja i regaliści podali sobie w końcu rękę. No i Sobieski powiedział, że już kiedy te swary opadły, no to trzeba by pomyśleć o wojnie z Osmanami, no bo to jest teraz jednak najważniejszy element i coś, co trzeba realizować. No i w posejmie pacyfikacyjnym ustalono nowy komput wojsk koronnych, już na etacie wojennym, nie na etacie pokojowym, tak jak dotychczas. Sobieski rusza pod Chocim. Bitwa pod Chocim... W tym czasie był ten podpisany pokój, który bardzo upokorzył Rzeczpospolitą. No, i to, no tak. Że on po prostu zainicjował to, że tak się po prostu ogarnęliśmy i byliśmy w stanie powołać dużą armię. No tak, niewątpliwie Buczacz, traktat w Buczaczu, gdzie Rzeczpospolita oddawała Podolej i Kamieniec, tak, no to też jakoś tam wpłynął, chociaż też pamiętajmy, że w momencie, kiedy trwały traktacje w Buczaczu, no to w Rzeczpospolitej była największa eskalacja konfliktu wówczas między opozycją a stroną królewską, więc... No musiało troszeczkę więcej wody w Dnieprze upłynąć i też śmierć Mikołaja Prażmowskiego tutaj, który był obok Sobieskiego jednym z czołowych opozycjonistów, dużo dała, bo też umożliwiła, tak jak mówię, mediację i porozumienie się z opozycją. Natomiast co do samej bitwy pod Chocimiem, bitwa pod Chodziwiem rozegrała się w dniach 10 i 11 listopada 1673 roku. Pod Chocimiem stał wówczas korpus Husajna Paszy, tam w sile około 30 tysięcy ludzi. Sobieski też mniej więcej takie siły polsko-litewskie, bo też Litwini wzięli udział w tej kampanii, pod Chocim wyprawił, więc te siły były mniej więcej wyrównane. Co ciekawe, Turcy stojący w Chocimiu zajęli mniej więcej te same pozycje, które zajęli Polacy, wojska koronne w 1621 roku, kiedy z kolei bronili Chocimia przed armią turecką. No, Chocim to jest majstersztyk ogólnie. Chocim to jest majstersztyk, jeżeli chodzi o polską sztukę wojenną. Pierwszy dzień tak naprawdę to był, bitwy pod Chodzimiem, to był taki na rozpoznanie, tak? Wojska koronne i wojska litewskie podeszły pod Chocim i Sobieski zarządził szturm wałów chocimskich. Tam pułkownik Jan Denemark i pułkownik Jan Motowidło, chociażby znany z pana Wołodyjowskiego. To też Sienkiewicz odnotował chociażby w epilogu właśnie pana Wołodyjowskiego. Uderzyli na te wały. Motowidło tam poniósł śmierć. Denemark, wbrew temu, co mówiła historiografia starsza, przeżył atak. No ale to był, tak jak mówię, atak na te wały to była taka... Starsza historiografia podawała, że to po prostu była samowolka ze strony wojsk koronnych, ale no tak nie było, bo najnowsze ustalenia chociażby Marka Wagnera czy doktora Zbigniewa Hunderta pokazały, że to był skoordynowany i po prostu atak, tak jak mówię, na rozpoznanie, jak się Turcy okopali. Więc tak wyglądał pierwszy dzień. W drugim dniu Sobieski nie spał i też kazał swoim żołnierzom cały czas stać na czatach i Turcy też nie spali i też przeżywali bardzo ciężką noc z powodu tego, że było bardzo zimno, tak? Więc te wojska tureckie były wychłodzone i niewyspane. Sobieski cały czas kazał stać w gotowości i sprawiać takie wrażenie, że zaraz uderzy do ataku nawet w nocy. No i rano już, mniej więcej około godziny chyba 8, Sobieski stwierdził, że to jest dobry moment. No i najpierw ruszyła piechota zdobywać wały te chocimskie, a później już ruszyła jazda, prawda, i zaczęła się bitwa wewnątrz obozu. O, bitwa pod Chocimiem też, trzeba powiedzieć, obfitowała w takie dosyć dramatyczne epizody, ponieważ też kiedy piechota zdobyła wały obozu chocimskiego, doszło do kontrataku jazdy bośniackiej i też uderzenie husarii dopiero Stanisława Jana Jabłonowskiego tam wyjaśniło całą sytuację, ale to nie było tak, że polska armia zmiatła tych Turków od razu, prawda, że no, husaria wjechała i załatwiła sprawę, tylko no, trochę się musieli z tymi Turkami tam pomęczyć, bo oni też pola nie chcieli oddać, ale też ciekawa sytuacja, że na przykład Stefan Bidziński, jeden z oficerów Armii Koronnej, po prostu się tak zapędził, że wpadł do Dniestru i się połamał bardzo poważnie, no ale przeżył ten upadek, tak? No ale też pod Chocimiem już w pewnym momencie Turcy zaczęli uciekać przez most na Dniestrze i ten most się
pod nimi załamał. Tam bardzo dużo ludzi wpadło do rzeki, doszło do masakry w pewnym momencie już wojsk tureckich, także de facto korpus Husseina Paszy przestał istnieć, tak? Tak, tam bodajże Turcy mieli straty około 20 tysięcy ludzi. No bardzo duże, bardzo, bardzo były duże straty Turków. Było to no naprawdę obok Wietnamu, nawet większe może, chociaż no nie wiem, nie wiem, ale no było to na pewno największe, jedno z największych zwycięstw Sobieskiego. Na pewno tam pokazał, że był wodzem no niezrównanym i że był wielkim ekspertem, jeżeli chodzi o bicie Turków i Tatarów. No trzeba pamiętać, że przed Chocimiem jeszcze nigdy Turcy nie ponieśli tak sromotnej klęski w otwartym polu. Też chciałbym powiedzieć o bitwie pod Chocimiem, że też dużo ludzi mówi, że ona została niewykorzystana, tak? Że można było tam się dalej pokusić o zdobycie Mołdawii czy czegoś takiego. No faktycznie do Mołdawii został wysłany korpus Hetmana, znaczy wówczas jeszcze nie Hetmana, tylko chorążego koronnego Mikołaja Sieniawskiego. Na ten korpus Mołdawii oczywiście musiał później uchodzić pod naporem wojsk tatarsko-tureckich. No ale też pamiętajmy, że życie to nie jest gra komputerowa i nawet w grach komputerowych czasami jak się gra w Total Wary, to ciężko jest prowadzić szeroko zakrojoną ekspansję, a pochodzi mi po prostu... Znaczy, no, była zła pogoda, więc warunki pogodowe uniemożliwiły też prowadzenie działań wojennych. Były duże dezercje już żołnierzy, bo też żołnierzom się już nie chciało bić w takich warunkach. No i trzeba było to, po prostu przerwać te działania, tak? No ale na pewno zapobiegnięto dalszej inwazji wojsk tureckich na Ukrainę, bo pewnie by uderzyli dalej na Lwów, tak? A tak w tym roku no, można było odtrąbić jednak sukces. Więc nie powiedziałbym, że bitwa pod Chocimiem była niewykorzystana, po prostu wykorzystano sytuację na tyle, na ile ona wtedy mogła być wykorzystana, tak? Bo też musimy zawsze oceniać zwycięstwa czy jakieś tam porażki przez pryzmat takiej sytuacji, jaka wówczas panowała. Sytuacja była taka, że była ciężka pogoda, były duże dezercje wśród żołnierzy, było dużo chorób wśród żołnierzy, więc też te działania wojenne utknęły. Okej. Ostatnie pytanie, bardzo kluczowe dla całego materiału. Czy jednak ta bitwa pod Chocimiem zaważyła na tym, że... Czy może coś innego? Nie, to nie był Chocim. To nie był Chocim, już też to postarałem się ułożyć w skrócie, ale zachować, że tak powiem, wszystkie najważniejsze argumenty. To nie był Chocim. Michał Korybut-Wiśniowiecki, czyli król polski, wielki książę litewski, zmarł no w momencie właśnie bitwy chocimskiej, tak? Informacja o śmierci króla przyszła do obozu pod Kaczkanami, tam gdzie Sobieski zatrzymał armię koronną, no zaraz po bitwie. I to też ustalił dr Zbigniew Hundert w jednym ze swoich artykułów. Wojsko koronne, a wobec elekcji 1674 roku raczej wszystko wskazuje na to, że Sobieski już po Chocimiu miał zarysowany plan, że on sięgnie po koronę, bo Wójcik chociażby, Zbigniew Wójcik, no i ogólnie tradycja przypisuje to, że Sobieski po Chocimiu stał się tak popularny, że to mu dało koronę, że on też na początku w ogóle nie myślał, żeby zostać królem, tylko jakoś tak za nową żony i no pod wpływem impulsu on się zdecydował, ale wszystkie jego działania od listopada, od grudnia 1673 roku wskazują na to, że on już miał w głowie ułożony plan, co zrobić. I teraz zobaczcie, że wyniknęła taka sytuacja. Dużo żołnierzy z obozu pod Kakaczkanami zostało urlopowanych, tak? Dostali urlop i pojechali do Warszawy. Tam się wówczas odbywał sejm konwokacyjny, który miał za zadanie no, wyznaczyć, kiedy ma być elekcja, tak? Tak, i jeden ze sejmów szczególnych. Dokładnie tak. I dużo tych żołnierzy, którzy brali udział w bitwie pod Chocimiem i później zostało urlopowanych przez Sobieskiego, dotarło do Warszawy na ten sejm konwokacyjny i no, to była tradycja, że już wojsko na sejmie przemawiało w imieniu tam, no, swoich deputatów wysyłano i w imieniu wojska ci oficerowie przemawiali. I tutaj było takie słynne wystąpienie w Senacie Władysława Skoraszewskiego, już wspominanego wcześniej przy okazji bitwy pod Ujściem. Skoraszewski tam
jako głos wojska mocno wskazał, nie powiedział oczywiście kogo, ale mocno wskazał, jaki kandydat ma być wybrany na tron. Czyli ma być to pan wojenny, pan, który się nie boi Turcji, pan, który kocha żołnierzy. No, wszystko wskazywało na to, kto to ma być, tak? Sobieski wówczas jeszcze się wtedy nie angażował. On sobie tam pojechał do Lwowa, wziął udział w obradach komisji, prawda? I tak po prostu on desygnował różnych ludzi do różnych zadań wówczas, tak? Też zacznijmy od tego, od Sejmu, do Sejmu elekcyjnego, to był rekord w historii Rzeczpospolitej, upłynęły bodajże tylko 2 miesiące, tak? Mhm. Czyli też szlachta nie miała za bardzo wtedy czasu, żeby się zebrać i na te elekcje przyjechać, dlatego w 1674 roku było rekordowa mała ilość szlachty. Na polu elekcyjnym. I teraz tak, Sobieski przyjechał do Warszawy, tam już trwała po prostu walka elekcyjna i kto wtedy stawał w szranki? No, ze strony habsburskiej był promowany książę Karol Lotaryński, którego popierali chociażby litewscy Pacowie i ogólnie Pacowie też i Litwini chcieli dokonać ekskluzji króla Piasta, bo oni czuli pismo nosem, że Sobieski, czyli ich przeciwnik polityczny, może zostać królem i cały czas wnosili o to, żeby, no, żeby wykluczyć Piasta jako kandydata, co im się nie udało, prawda, do tronu. Ze strony francuskiej też był brany pod uwagę Filip Neuburski, czyli książę jednego z landów Rzeszy Niemieckiej, no i też Kondeusz gdzieś tam się przebijał, prawda? A też były inne tam mniej popularne kandydatury, ale generalnie tych trzech kandydatów było stawianych jako tam najbardziej takich, którzy mają szansę w ubieganiu się o tron. I teraz tak. No i teraz tak, w Warszawie tam dochodziło do różnych takich ciekawych ekscesów, prawda? Na przykład, nie wiem, między Pacami a księciem Dymitrem Wiśniowieckim, przepraszam, między Pacami albo synami Jana Antoniego Chrapowickiego a księciem Dymitrem Wiśniowieckim, tam doszło do sporu o stancję, prawda? Gdzie się tam mają zatrzymać ich ludzie. No i tam też doszło do różnych takich ekscesów, że Wiśniowiecki też popierał Austriaka wtedy, i Litwini też popierali Austriaka, ale po tym sporze o stancję, gdzie aż musiała interweniować piechota marszałka litewskiego Aleksandra Hilarego Połubińskiego, po tej scysji na przykład Wiśniowiecki przestał popierać Austriaka, prawda, książę Dymitr Wiśniowiecki, więc to miało też jakieś tam znaczenie na to, że akcje Sobieskiego rosły w górę. Natomiast już wracając do samego Sobieskiego. Sobieski przyjechał z bardzo dużą ilością wojska koronnego do Warszawy. Tylko że, wiesz, na polu elekcyjnym de facto żołnierze nie mogli przybywać. Ale jeżeli żołnierze byli w cywilu, to przybywać mogli, więc część żołnierzy po prostu przyjechała na pole elekcyjne w cywilu i już tam urabiali szlachtę, kto ma zostać królem, a Sobieski wziął ze sobą oddziały komputu, czyli te państwowe oddziały wojskowe, jako hetman polny mógł to, znaczy jako hetman wielki mógł to zrobić, bo sobie przyjechał ze swoim wojskiem. No tyle, że już nie mógł wjechać na elekcję, prawda, z tymi wojskami. Ale jako marszałek wielki koronny mógł te oddziały wykorzystać jako straż marszałkowską, prawda? No bo mógł sobie wykorzystać taką prerogatywę. No i automatycznie, kiedy te oddziały przyjechały z Sobieskim do Warszawy, one się stały nie oddziałami normalnie komputowymi koronnymi, tylko strażą marszałkowską. I Sobieski dzięki temu sobie mógł obstawić arsenał, Sobieski mógł sobie obstawić zamek królewski, Sobieski mógł poniszczyć mosty pontonowe na Wiśle, żeby Pacowie pod Warszawę swoich wojsk nie sprowadzili, czy Litwini. No więc jak przeciwnicy Sobieskiego zobaczyli, że tu arsenał jest obsadzony jego wojskami, że tutaj zamek jest obsadzony i że generalnie no, tak to dziwnie wygląda. Trochę jak zamek jakiejś junty wojskowej, tylko że w białych rękawiczkach. Tak, tak, tak. No to można powiedzieć, że to był zamach stanu wojskowy troszeczkę. No i teraz jak już doszło do elekcji, no to też było bardzo dużo urlopowanych żołnierzy, mówię, przez Sobieskiego wysłanych. Tam już na polu też działał Stanisław Jan Jabłonowski, jego współpracownik polityczny i przyjaciel. I była taka sytuacja, że jak pytali się szlachty, czy na przykład tam ma, nie wiem, Karol Lotaryński zostać królem, no to ci zwolennicy Sobieskiego zaczęli krzyczeć śmierć
no nie wiem, no, takie rzeczy, a jak wymieniono nazwisko Sobieskiego, to wszyscy wiwat, wiwat, no nie, i tam wojsko, to, no, na pewno się część szlachty musiała czuć niebezpiecznie, jak zobaczyła, że wiesz, że tutaj obsadzone wszystkie punkty w stolicy, a tutaj ci wojsko stoi na elekcji i praktycznie z szablą uwierz. No i można podsumować, że to może nie sam Chocim, no, który co prawda sprawił, że miał przyszły król dużo większy prestiż, ale po prostu wojsko, które zabrał spod, tak, między innymi spod tego Chocimia, zobaczyło na tego wygraną w elekcji. Tak, trzeba tu zerwać, po prostu z tym poglądem, że to Chocim dał Sobieskiemu zwycięstwo w elekcji, bo oczywiście Chocim jakoś tam wpłynął, nie, na jego popularność, na pewno, no nie oszukujmy się, była to wielka wygrana, na pewno też wpłynął fakt, że Maria Kazimiera dobrze potrafiła rozmawiać z dyplomatami francuskimi i bardzo dobrze wykorzystać ich pieniądze, tak, bo Sobieski tutaj zgrywał, że on będzie popierał Kondeusza na przykład, nie, tutaj od ambasadorów francuskich brał pieniądze, a te pieniądze później wykorzystał, żeby swoich tam zwolenników opłacić, więc tutaj też, bo też jest taki pogląd, że Marysieńka, prawda, wpłynęła na elekcję Sobieskiego, że ona tam za niego wszystko zrobiła, no to nie jest prawda, miała oczywiście swój udział i to dosyć ważny, tak, ale tutaj Sobieski od początku do końca wiedział, co ma robić, wiedział i był świadom przede wszystkim, jakie prerogatywy daje mu urząd hetmana wielkiego korennego i urząd marszałka, wiedział, na co sobie może pozwolić, więc wziął to wojsko do Warszawy, obsadził wszystkie punkty najważniejsze w Warszawie, wziął urlopowanych oficerów na elekcję, zrobił to na tyle mądrze, bo wiedział, że przecież no, jako zwykli wojskowi, tak jak mówiłem, nie mogą być na polu elekcyjnym, ale jeżeli są ci wojskowi w cywilu, a będą reprezentować jego interesy, bo przecież klientów, tak jak wcześniej wspomniałem, w wojsku miał bardzo wielu już wówczas, szczególnie z województwa ruskiego, gdzie miał najwięcej majątków i tam też wydzierżawiał swoim oficerom niektóre majątki. Też miał Jabłonowskiego, który dla niego zrobił bardzo dużą robotę wówczas, no i tak Sobieski został królem. No też bardzo duża, też tutaj trzeba wspomnieć, że bardzo dużo dało to, że zmarł wówczas prymas Florian Czartoryski, który był przeciwnikiem Sobieskiego, a jego obowiązki pełnił wówczas biskup Andrzej Trzebicki. No Trzebicki był bardziej przychylnie nastawiony Sobieskiego, no, do Sobieskiego i to też mu dało na pewno przewagę, więc można powiedzieć, że elekcja Sobieskiego na pewno nosiła jakieś tam znamiona wojskowego zamachu stanu. No okej, dobra. I myślę, że już w tym momencie możemy postawić kropkę. Prawdę mówiąc, planowałem ten materiał krótszy, no ale się tutaj rozgadałeś. No i myślę, że potężny materiał wleci. No było o czym pogadać, nie? Było, bo to też, jakby to powiedzieć, poruszyliśmy też tematy takie często przemilczane. Tak. Które się nie przebiły w ogóle gdzieś tam do świadomości, nie? Ale mówię, mam nadzieję, że po tym materiale gdzieś ludzie na to inaczej wszystko spojrzą. Dokładnie, dobrze. Ja ci, Kuba, naprawdę bardzo dziękuję za tą rozmowę, a was, drodzy widzowie, zapraszam na przyszłe odcinki, które się pojawią. Planujemy je wrzucać z tej konkretnej serii mniej więcej co tydzień. No i także zapraszamy was na naszą grupę na Facebooku, na naszą stronę na Facebooku, do przejrzenia także innych naszych materiałów, między innymi też materiału nagrywanego z Kubą dotyczącego ogólnie historii Rzeczypospolitej. Znajdziecie go na naszym kanale. No i do wyczekiwania drugiego odcinka z serii Sobieski bez tajemnic. Chcesz coś dodać jeszcze, Kuba? No ja chciałem podziękować też bardzo za zaproszenie, bo bardzo fajnie, że mogłem o tym poopowiadać. Też tutaj trochę prywaty zapraszam na swój fanpage Rzeczpospolita. To nie będzie oznaczony? I również publikujemy tutaj ciekawe, myślę, artykuły na ten temat. No i czekam na następne odcinki, gdzie mam nadzieję pokażemy właśnie tego Sobieskiego bez tajemnic i bez jakiegoś blichtru i podróg. Tak, dokładnie. Następny odcinek ma być właśnie w czasach od rozpoczęcia jego panowania aż do Wiktorii Wiedeńskiej włącznie. A trzeci odcinek to będą czasy po Wiktorii Wiedeńskiej aż do śmierci Jana III Sobieskiego. Jeszcze raz dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. No i na razie, cześć. Cześć.